Raz. Raz. Przyjaciele! Witajcie! Mam na imię Krystian. Mam 27 lat i mieszkam w Warszawie około 6 lat. Przyjaciele! W moim życiu był moment, w którym realnie poznałem Jezusa. Realnie poznałem żywego Boga. Dzisiaj tutaj stoję, aby powiedzieć wam, że wasze grzechy zostały zniszczone, poniesione na drzewo. Twoja stara natura została zaniesiona i przybita do drzewa razem z Jezusem. I dzisiaj na tym miejscu chcę ci powiedzieć, że możesz czerpać z ceny krzyża. Możesz być całkowicie odnowionym człowiekiem. Jezus zapłacił cenę na krzyżu, abyś ty dzisiaj chodził w wolności. Przyjaciele, kilka lat temu Jezus realnie przyszedł do mojego życia. Wiele słyszałem o Bogu, wiele słyszałem o Jezusie, ale nigdy wcześniej nie doświadczyłem Jego osoby. Szukałem miłości w narkotykach. Myślałem, że narkotyki, alkohol, mefedron, klonozepam, akodin dadzą mi tą jazdę. Dadzą mi prawdziwą miłość, ale to było nieprawda. To było złudzenie i iluzja. Przyjaciele, chcę wam powiedzieć, że w pewnym momencie mojego życia coś we mnie pękło. Doświadczyłem prawdziwej miłości Bożej. Szukałem jej wszędzie i nie mogłem znaleźć. Ale Jezus Chrystus kilka lat temu napełnił mnie swoją obecnością. I dzisiaj na tym miejscu, przyjaciele, chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus jest żywy. On 2000 lat temu zmartwychwstał dla twojego usprawiedliwienia. Biblia mówi, że twoje przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy zostały załatwione. 2000 lat temu Jezus Chrystus przybił to do krzyża. I niestety, przyjacielu, nie możesz z tego czerpać, dopóki nie przyjmiesz Jezusa jako ofiarę przebłagalną do swojego życia. 2000 lat temu zostało uwolnione z krzyża Królestwo Niebieskie. Dzisiaj na tym miejscu możesz doświadczyć żywego Boga ponad naturalnej mocy Jezusa Chrystusa. Dzisiaj możesz stać się obywatelem nieba. Dzisiaj możesz stać się dzieckiem Bożym. Możesz korzystać z pełni błogosławieństw nieba. To wszystko czeka na ciebie, przyjacielu. Bóg dzisiaj leczy choroby. Bóg dzisiaj leczy wszelkiego bólu twojego serca. Chcę ci powiedzieć, przyjacielu, że dziś na tym miejscu twoje życie może być całkowicie zmienione. Możesz doświadczyć prawdziwej zmiany. Możesz doświadczyć prawdziwego przebudzenia twojego serca. Może twoje życie całkowicie się zmienić. Ja mieszkałem na ulicy. Moje życie było zrujnowane przez diabła. Ale kiedy zawołałem do Jezusa, on całkowicie mnie przemienił. Mam dom. Mam gdzie mieszkać. Mam rodzinę. Nie bój się tego. Nie bój się przyjąć Jezusa. Nie bój się przyjąć Jezusa Chrystusa. Nawet jeśli ludzie cię wyśmieją, Bóg ciebie nigdy nie zostawi. On ma cały czas dobre myśli o tobie.
Nie takie myśli, jakie ty masz o samym sobie, ale Bóg ma większe myśli na temat twojego życia. On nieustannie patrzy na twoje życie. On nie pozwoli, aby twoja noga potknęła się o kamień. To jest obietnica i możesz z tego skorzystać. Jedna kropla krwi, przyjacielu, jedna kropla krwi przeważyła wszystkie grzechy tego świata. Hitler był złym człowiekiem, a jednak Jezus za niego zapłacił, za wszystkie jego złe czyny. Chrystus zapłacił jedną kroplą krwi. To jest potężne. I przyjacielu, moje ostatnie słowa, gdziekolwiek teraz jesteś i jeżeli słyszysz to, co mówię do ciebie, jeżeli słyszysz słowa tej Ewangelii, to chcę ci powiedzieć, zawołaj do Jezusa, zegnij dzisiaj swoje kolana, zegnij kolana swojego serca, zawołaj do Jezusa, On jest życiem, On obiecał, że każdy, kto do mnie szczerze zawoła, przyjdzie i zamieszka w waszym wnętrzu, w waszym sercu, da nowe serce i każdy z was może być zbawionym dzięki Jego łasce. To są moje słowa.